Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Gran Turismo 7. Moi drodzy, grając sobie w tę grę zauważyłem, że jest to coś, to jest, nie wiem, jednocześnie połączenie encyklopedii o samochodach, wszystkie informacje o ciekawych rzeczach na temat aut są w jednym miejscu, a jednocześnie możesz sobie porobić fajne zdjęcia tych samochodów, na przykład tak jak tutaj macie w trybie Escapes, macie ten taki, taką wirtualną trochę rzeczywistość, ale samochód jest renderowany faktycznie przez grę i wygląda to niesamowicie. To jest zrobione na przykład w grze. To zdjęcie też jest zrobione w grze, ale całe to tło jest takie nie do końca trójwymiarowe, ale zrobione na takie trójwymiarowe. I wygląda to moim zdaniem po prostu fantastycznie, no ale nie jest to gra z otwartym światem. Jedyne co możemy tutaj robić, to zmagać się na torach i mamy tutaj przeróżne rzeczy do roboty. Ostatnio było dużo hałasu wokół Gran Turismo 7, ale właśnie pobrałem aktualizację, która to jakby naprawiła. Już wam mówię, o co chodzi pokrótce. Wyglądało to tak, że twórcy gry wprowadzili mikropłatności tutaj i żeby zdobyć jakiś samochód, trzeba było naprawdę bardzo dużo jeździć, albo można było po prostu kupić sobie specjalną gotówkę za realną kasę w grze, czyli musisz za grę zapłacić kupę siana i zdobycie tych samochodów niektórych trwało naprawdę bardzo, bardzo długo. Więc gracze zaczęli atakować tę grę bardzo negatywnymi ocenami przez to. No i wyszło na to, że twórcy się w końcu ugięli i jakby zwiększyli nagrody za wyścigi, dzięki czemu zdobywanie samochodów nie jest już takie uciążliwe. Jakby mnie cały ten bajzel ominął, bo granie w tę grę zostawiłem sobie do czasu, aż będę miał nową kierownicę, którą widzicie teraz, dlatego że no, nie chciałem sobie psuć jakoś odczuć z grania w nią na T300 RS podłączonej do biurka, tylko chciałem mieć już wszystko na moim stanowisku, tak jak powinno być, tak jak napisali w książce. Okej. No więc wiecie co, ja jestem jeszcze na etapie zdobywania licencji. Nie robiłem tego z wami tutaj na odcinkach, robiłem sobie to na streamkach trochę. Próbowałem tutaj zrobić jakieś moje takie rekordy. Teraz jestem na międzynarodowej licencji A, ale możemy sobie poprawiać czasy. O, tu mam na przykład jakiś brązowy medal, tu mam srebrny. Gdzieniegdzie mam złoto, ale też mam gdzieś srebrne do poprawienia. Przeważnie słabo szło mi tam, gdzie trzeba było dużo takich gwałtownych ruchów, gdzie był samochód nadsterowny z napędem na tył i trzeba było go, wiesz, szybko kontrować. Tam niestety niezbyt dobrze radziło sobie podłączenie tej kierownicy, tamtej bazy pod biurko. No więc ta baza, teraz mam ją tutaj, tak jak powinno być, wszystko jest w miarę sztywne, chociaż to stanowisko też sobie niedługo będę wymieniał, bo zobaczcie, widzicie jak mogę ruszać, ja wcale nie pcham mocno tej kierownicy teraz, co prawda na boki ona się nie rusza, ale do góry, w dół, tak, i jest to czasami takie kłopotliwe, no nie jest to na pewno przyjemne uczucie, gdy potrzebujemy zrobić jakiś mocniejszy manewr, także pracuję teraz nad tym, aby sobie nowe stanowisko, takie sztywne, z grubych, aluminiowych profili załatwić. A póki co możemy sobie grać na tym i myślę, że zaczniemy sobie od poprawienia tych czasów, które robiłem na T300 RS. Tutaj fajne jest to w Gran Turismo, że można sobie ustawić kamerę na dachu, więc wszystko bardzo ładnie widać. Oczywiście ta kamera z zewnątrz jest chyba taka najciekawsza, myślę, że do oglądania. Kamera z zewnątrz jest taka sztywna, zobaczcie, ten samochód jest taki przyspawany do tej kamery. No i nie ogląda się tego tak fajnie, jakbyśmy grali sobie w Fordze, nie? Gdzie tam, wiesz, jakby obserwujemy ten świat dookoła, no nie? Tutaj ważne jest to, aby nad samochodem mieć kontrolę. Ta kamera ze środka jest bardzo fajna, jak widzicie, ona się tak kołysze. To, że ona się tak kołysze, to sobie ustawiłem. Można sobie też ustawić to trochę inaczej. Ale taka najbardziej chyba optymalna kamera to jest ta z dachu. I proszę bardzo, czy zdobyłem jakiś medal? Niestety nie. Dobra, nie wiem dlaczego miałem wrzuconą szóstkę. Bardzo dziwne, muszę z piątki zrzucać na jedynkę. Nie wiem czemu tak jest. Spróbuję chyba na tym, na manualu ze sprzęgłem zaraz. I zobaczymy.
Okej, mamy rekord, jest... Wiecie co, tutaj też jest taki plus, że mogę sobie mocniej ten hamulec docisnąć. Na tamtym stanowisku, jak miałem przyczepione wszystko do biurka, no to pedały były na ziemi i mi się to wszystko ślizgało. Mimo, że wyścieliłem sobie nawet taki arkusz gumy. Dobra, wiecie co, ja sprawdzę ustawienia, bo wydaje mi się, że ze sprzęgłem powinno być chyba trochę lepiej tutaj. O! Teraz miałem takiego strasznego laga przy tym starcie, kurde. Jeszcze silnikiem dohamowaliśmy. Joho, jest słodko! No i teraz to tak, bo to jest start, nie był taki, kurde, dobry w tym aucie. Ale teraz już mam H-shifter działający i sprzęgło. Wiecie co zrobiłem? Przełączyłem H-shifter do innego gniazda w tej kierownicy. No i złotko wpadło od razu. A to dlatego, że ten start był tu kiepski i przy hamowaniu zrzuciłem na jedynkę gnojowi i jeszcze w hamulcach. No i jak widać, bardzo ładnie się zatrzymał, ekstra. Dobra, mamy tutaj dodatkowy hajsik. Jak widzicie, mam 1 200 000, a nie widzicie, ale mam 1 200 000 kredytów. Będziecie mogli to zobaczyć chyba, jak będę tutaj w tym głównym menu. I ten milion odebrałem sobie, o, widzicie na górze kredyt, nie? Ten milion odebrałem sobie ostatnio właśnie, twórcy porozdawali graczom. Dobra, teraz będziemy mieli mocniejszy samochód i zobaczymy, jak mi pójdzie. Muszę tu zdobyć poniżej 1660, zobaczymy, startujemy z jedynki. O! Udało się, ty, ale na styk! Można byłoby tu jeszcze poprawić, pop-upy mi się na chwilę włączyły. I tutaj jest właśnie duży plus, bo mogę sobie po pierwsze sprzęgła używać, więc przy starcie jakby szybciej jest, no nie? A po drugie mogę sobie też zrzucić na jedynkę i wyhamować. To jest takie oszustwo, no bo w rzeczywistości byśmy tak nie robili, no nie? Że zrzucamy, jak mamy 60 km na godzinę, zrzucamy na jedynkę i po heblach. No ale jak można, to można. Hamujemy silnikiem, jest szybciej. Dobra, tutaj mamy trochę inną sprawę. 370Z. Będziemy robić już zakręty, także tutaj bez żartów. Oczywiście też na manualu ze sprzęgłem. 11 sekund tam było, tak? 11 sekund, no. Dobra. O kurde! Ustawiłem sobie force feedback trochę mocniej. Poczekaj, nie mogę je prostować. No tak nie powinno być, ona po każdym wyścigu powinna się prostować, a teraz jakoś tak nie mogę. Jeszcze raz, controller settings. Daję sobie tu force feedback z powrotem na tam 5. 5 miałem ustawione chyba. I tutaj, czekaj. I tutaj na dole też na 5. O, i teraz będzie chyba odpowiednie. Kurde, ja nie wiem, jak mu teraz koła skręcone. Nie mogę kierownicy wyprostować. Ale się ci wdzieć. Dobra. O, nie wiem, jak mam teraz. Dobra, kierownica chce mi się wyprostować. O, shit. Chyba możemy wszystko trójką opitolić. No nie, jeszcze nie to. Rekord jest, ale to jeszcze nie to. Ja myślę, że trójeczką na spokojnie można tutaj. Nie musimy być na maksymalnych obrotach cały czas. Kurczę, no niewiele brakowało! Jeszcze raz. Ale już kontry idą fajne, naprawdę bardzo przyjemnie jest tu pod tym względem. No i rekordzik wleciał. Dobra, 3000, jak widzicie, im szybszy samochód, im trudniejsze wyzwanie, tym dostajemy więcej tych kredytów. Otóż oczywiście tutaj w licencjach tych kredytów dostaje się no generalnie mało, ale nie szkodzi. Dobra, co my tu mamy za samochód? Nawet nie spojrzałem. Aha, Lancer Evo 6 to mamy napęd na 4 buty, także możemy od razu cisnąć. Startujemy z trójki. A nawet z czwórki, kuźwa. Dobra. Aha, tu mamy jeden taki ostry.
O kurde. Tutaj każdym samochodem się inaczej jeździ. Jak się przyzwyczaisz na poprzednim wyzwaniu do jednego, to już do drugiego, no do drugiego będzie kompletnie inaczej śmigał, nie? Pff, ty, ale on jest podsterowny strasznie. No, tutaj na pewno nie będzie dobrego czasu. Ledwo się zmieściłem w brązie. O, już bardzo blisko, zobaczcie. Już prawie dobrze, już prawie dobrze. O Jezu. To jest trochę minus tej kierownicy, bo ona ma takie wypukłe te przyciski. Jak chcemy tak mocno wykontrować, to zawsze któryś z tych przycisków tutaj się nam naciśnie. Ona ma taką małą średnicę. To jest to, o czym wam mówiłem na tym odcinku, gdzie prezentowałem wam tą kierownicę, że tutaj trochę to wszystko jest za małe, nie? Równo! I dostałem za to złoto, ja powinienem... Dobra, ja zostawiam ten czas. Ten czas jest fantastyczny. To wyzwanie było dziwne, bo jednocześnie łatwe, bo tylko jeden zakręt, a jednocześnie kurde trudne, no nie? Dobra, dostaliśmy kasę, elegancko, idziemy dalej. A przejechałem to naprawdę bardzo dziwnie, szkoda, że wam tego nie nagrałem. Okej, okay, co my tutaj mamy? Civic Type R Limited Edition. No to zobaczmy. No to tutaj mamy napęd na przód. Samochód powinien być podsterowny. Startujemy chyba z trójki. Ło! O ty! Wow! I zaliczone. Moi drodzy, bardzo ładnie. Mamy kolejny rekord. No powiem wam, pojechałem to byle jak, ale się udało, no liczy się wynik, nie? Pojechałem to tak naprawdę skręcając jakoś bardzo mocno, bez żadnego namysłu, ale co? Jest złoto, kurde, złoty medalista. Lecimy dalej, co my tu mamy? Clio RS, let's go. Jest, udało się! No powiem wam, ja mam wrażenie, że za każdym razem robię taki sam przejazd, a jakieś są tam drobne różnice w tym przejeździe jednym i drugim, że ten ostatni w końcu jest tym na złoto. A oczywiście ten czas można by było jeszcze poprawić, ale wiecie co, mnie złoto satysfakcjonuje, jest bardzo fajnie. Lecimy sobie dalej. Tak, to sobie ogarnęliśmy i zdobyliśmy samochód, bo zrobiliśmy wszystko na złoto w pierwszej kategorii, także odblokowaliśmy Mitsubishi GTO, bardzo fajnie. To są, fajne jest to w Gran Turismo 7, że są tu samochody, których nie ma w Fordzie Horizon 5 i dużo jest właśnie japońskich marek i dużo różnych takich modeli niespotykanych. To był zresztą finałowy egzamin, który udało mi się zrobić na złoto, jestem mega zadowolony. Naprawdę złoto jest tutaj zdobyć trudno w Gran Turismo, jakby wszystko na złoto zrobić. Te pierwsze dwie próby udało mi się zrobić na złoto na T300 RS, a teraz lecimy sobie z Abarthem 500. O, tu będzie bardzo fajna trasa, taka chyba leśna z tego co kojarzę. No to sobie lecimy i testujemy, zobaczymy jak mi pójdzie w Abarthie. Może pojedziemy sobie na tej kamerze wewnętrznej trochę. Ojej, czekaj, zły bieg miałem wbity. O, na tej kamerze sobie trochę pojeździmy. Który tu bieg? Będzie chyba z trójki, tak? Pięknie, kurde, i trzeba przyznać, że ten Abarth naprawdę bardzo dobrze skręca. Tutaj widzicie ten ostatni zakręt, w ogóle tak zahaczyłem, że chyba wleciałem, jechałem przez chwilę na dwóch kołach. No ale co? Pykło? Pykło. Zaliczone? Zaliczone. Lecimy dalej. No i tutaj mamy Civic Type R
I tu chyba wcale nie będziemy hamować, chociaż z tego co pamiętam, jeden zakręt tu był taki, że się jedzie w dół. Chyba ten drugi taki długi zakręt był, że się jedzie w dół i trzeba tam uważać, żeby nie wylecieć. Ale zaraz zobaczymy, porobię sobie kilka prób. Civic Type R EK 98 rok. Kurde, fajne te samochody tutaj są, nie? Takie niespotykane w innych grach wyścigowych. Jest słodko, ale trudno tutaj było. Ej, ja tu spędziłem chyba jakieś pół godziny, żeby wymasterować ten przejazd i naprawdę bardzo ciężko było zdobyć tutaj złoto. Choć wydaje się, że no mamy autostradę, cały czas gaz do końca, czego więcej chcieć. A jednak takie jakieś mikro dohamowania, mikro odejmowanie gazu, dodawanie gazu, jakby wszystko tu trzeba stosować i dobrze znać ten samochód, wiedzieć, że VTEC-i ciśnie się do samej czerwonej kreski. I no, bardzo ciekawe to było, ale trudne. Trzeba było przyznać, że to wyzwanie było dość trudne. No i lecimy sobie 280SX. I tutaj mamy napęd już na tył. Kurde, udało się! Ale super! Jest, ej! I to nawet całkiem niezły czas! Bardzo ładnie, widzieliście jak mocno musiałem przyhamować tam? To jakaś taka bardzo śliska nawierzchnia i ten samochód takie wąskie kółka. No trudne wyzwanie, ale udało się jakoś zrobić. Mamy to złotko, lecimy dalej. What? Za pierwszym razem? Ej, niemożliwe! I już złoto? Zarypiaście! Ale widzieliście jak mogłem szybko sobie wykontrować? Super! Ja pierniczę, kozak! Kurde, srebro, ja pierniczę. Im szybsze auto, tym łatwiej co jest, niemożliwe. I bam! O kurczę, ledwo się zmieściłem. Ale złoto jest. Gitara. Cały czas praktycznie w drifcie tą BM-ką. No BMW to jednak do driftu są tylko i wyłącznie. No tak czy nie? Elegancko. Ale tu miękko, kurde. Chwilą się przesiedliśmy z takiego twardego samochodu, a tu nagle taki potwór. I ja myślałem, że to jest jakiś Ram albo coś takiego. A tu się okazało, że to jest Toyota, taka wielka. Okej, brąz, no to słabiutko. Jeszcze raz.
za drugim razem. Jo, pierniczo, ale idzie. Idę jak burza teraz, zobaczcie. Szybciutko. Ojej, nie chciałem jeszcze raz. Już było, już mi pasowało tak jak było. Już jest złoto, okej. Próba A8 zrobiona, elegancka. To było dosyć prosto, bo trzeba było cisnąć gaz do końca i po prostu mniej więcej jechać po tym torze i skracać jak najwięcej. Bo tutaj można było mieć do dyspozycji cały tor, byleby się nie rozbić o tą taką ścianę. Jedziemy NSXR Type R. Bo prawie swój rekord tutaj mocno dohamowałem sobie silnikiem, w pewnym momencie zrzucając na dwójkę, ale i tak do złota jeszcze daleko. Kurde, już tu 40 km zrobiłem na tym torze. Zobaczę demonstrację. Don't go wild with the throttle. Why the car facing the exit from the corner? Then accelerate. Okay. A, gościu jedzie na kontroli trakcji. Damn, okay. 16? What? Ale on tak nagle wyprostował furę. Tam jak wchodził w ten taki... Ja nie wiem, coś tu zbugowane jest. To, tak nie można. Możesz kurde! Ale ten gościu na demonstracji oszukiwał. Ja wiesz, ja chyba z 50 km zrobiłem tym samochodem. Tylko na tym krótkim odcinku, masakra. OMG, nieźle, ej, bardzo, bardzo trudne to było na kierce, mega trudne. Ja już mam dosyć, ej, ja już się spociłem, co ja tutaj jeszcze mam do zrobienia w tej klasie. Ej, naprawdę to było ultra trudne. Jeszcze Supra mi została. Finałowy egzamin. Ale to zostawię sobie już na później. Jestem teraz chyba w tej klasie, nie? Potem międzynarodowa B. Jeszcze Supra mi została. Supra zrobiłem na brąz w ogóle. Ua, tutaj można sporo poprawić. Ale poza tym już coraz więcej złota. Kurde, ta NSX Type R naprawdę bardzo trudna. Ja przez ten czas to aż zgłodniałem, jak to próbowałem robić. Damn. No nic, moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Naprawdę ciężko jest zrobić te wszystkie licencje na złoto. No i potem będę mógł jeszcze zrobić super licencję, jak załatwię sobie międzynarodową A. Ale nie muszę wszystkiego robić na złoto, żeby odblokować wszystkie licencje. Ale to wiesz, to jest takie wyzwanie, no nie? Jest bardzo ciężko. To jest najtrudniejsze wyzwanie, to zrobiłem, szkoda, że tego nie nagrałem. Ale to wyzwanie jest po byku. Dlatego, że tutaj wjechałem tym BMW, pamiętam, że tyłem w metę i zaliczyłem to na złoto. Ja tu nie mam jakiegoś chyba dobrego czasu, ale zaliczyłem to na złoto jakimś cudem, nie? Tu można by było dużo lepszy czas jeszcze osiągnąć. Ale złoto jest.